Właśnie to, co zostało dzisiaj zaplanowane, to jak widzicie, film Alexus może nie pierwszy raz w szkole, bo drugi. Ja mam nadzieję, że będziemy to powtarzali. A jak już widać, jest sprawnie i organizacyjnie, tak jak żeśmy wcześniej ustalili. Chciałbym Wam przedstawić głównego przedstawiciela firmy Nexus, pana Rafała Piedłowka. Dzięki panu Rafałowi i panu Romanowi Czakarowskiemu te dzisiejsze wydarzenie dedykowane mechanikom samochodowym może się dzisiaj odbyć. Ja uważam, że i tu wielkie ukłony w stronę pana. Ja podkreślę, chłopaki, żebyście zapamiętali, pierwszego inżyniera mechanika w Lubawie, jak do tej pory jedynego. Spróbujcie, że tak powiem, pokazać panu Romanowi, że przytarty szmat dawno, dawno przez pana Romana jako inżyniera mechanika, to tylko przytarty szlak i już później pojawią się nowe nazwiska w Lubawie. Dlaczego tak będę zachęcał? Bo samochód to już nie tylko koła, kabina, skrzynia biegów i najprostsza wersja silnika. Samochód już jest dość skomplikowanym urządzeniem, który wymaga specyficznego przygotowania i mam nadzieję, że Wy w Lubawie i dzięki takim spotkaniom w Lubawie macie szansę odgadywać wszelkie możliwości w samochodzie, które dla pospolitego użytkownika mogą rodzić jakieś trudności. Ja bardzo kocham samochód, ale szczególnie kocham te, które się nie psują. A jeżeli już wjeżdżam do zakładu, że szybciutko naprawiacie i żeby drogo też nie kosztowało. To taka moja nadzieja przed tym, że Wy będziecie dobrymi mechanikami, szybko naprawiającymi i nie będzie to takie bolesne dla użytkowników. Cała ta część jest dedykowana dla Was, żeby nie przedłużać. Oddaję mikrofon panu Rafałowi, który przygotował i przyjechał, jak widzicie, z całym zespołem. Będzie dużo wydarzeń. Ja muszę powiedzieć, że sam będę brał udział prawie we wszystkich blokach. Bardzo mnie ciekawi temat silników elektrycznych. Z wielu względów. Nie jestem fanem silnika elektrycznego, ale być może będę. Co wcale nie znaczy, że jestem przeciwny ekologii. Nie. Nie. Lubię jechać samochodem i lubię planować sobie jazdę. A póki co warunki techniczne jeszcze do końca tego nie zapewniają. Ale są dzisiaj specjaliści, będą o tym mówić. Pozwolicie jeszcze, że zwrócę uwagę, bo Wy jako mechanicy podlegacie też pod taką organizację rzemieślniczą. Mamy dzisiaj przedstawiciela, panią dyrektor, panią Anię Błachmańską. Pani Aniu, dziękujemy, że Pani jest z nami. Pamiętajcie o tym, że zawód mechanik i podległość pod rzemiosło to jest taka rzecz, którą warto podkreślać. Rzemiosło przy latach takich trudnych, kiedy nie było demokracji, to byli ludzie, którzy potrafili wykonywać własnymi rękoma różne fajne rzeczy. Chciałem powiedzieć, że kiedyś tu nawet tą aulę rzemieślnicy lubawscy przeprowadzali taki remont, który przez lata można było tutaj podziwiać. Także życzę Wam, żebyście byli dobrymi rzemieślnikami. Wielkie brawa dla pana dyrektora, panu dyrektora. A ja bardzo dziękuję za zapowiedź. Mam na imię Rafał. Chciałbym do spotkania, było bardzo mało formalne, żebyście się tym nie stresowali. I co najważniejsze, to o tym powiedział pan dyrektor. Nie odbyłoby się ono, gdyby nie chęć właśnie dyrekcji szkoły, tutaj w osobie pana dyrektora, i gdyby nie pan Roman Czacharowski, za którego też się przekazać wielkie, wielkie podziękowania. Pan dyrektor powiedział pierwszy inżynier w Lubawie, a ja jeszcze dodam pierwszy szef warsztatu w sieci Nexus Auto w województwie warmińsko-mazurskim. Panie Romanie, bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. I przedstawię jeszcze dwóch kolegów, trzeci jest w drodze. Nie wiem, czy żart będzie na miejscu, jedzie samochodem elektrycznym, więc się spóźni. Natomiast kolega Krzysztof z firmy Male, jeden ze światowych potentatów,
tak naprawdę powie, czym się firma Male zajmuje. Zajął cały stół, tak naprawdę przywiózł mnóstwo ciekawostek. I kolega Radosław, zaznaczam, z polskiej firmy K2 Melle, tak naprawdę, i też przygotował dla Was sporo ciekawostek. Plan spotkania jest następujący, 4 godziny lekcyjne z przerwami. Ja osobiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli na te przerwy wyjdziecie i bardzo sprawnie wrócicie. Z wiadomych względów, tak? Przygotowałem taką niespodziankę na początek. Nie wiem, czy to tak z własnego doświadczenia, czy nie. Nie będzie sennie, ale żeby Wam cukier nie spadł, to tutaj jest kilka kilogramów krówek. To każdy bierze kilka w kieszeń, żeby starczyło na dzisiaj i podaje dalej. No usiądźcie sobie na spokojnie, tak? No, ja osobiście przygotowałem też jakby kilka nagród za słuchanie z uwagą. Potem ja nie wiem, czy w trakcie, czy na koniec rzucę jakimiś pytaniami, tak? Standardowy zwyczaj szkolny, kto podniesie ręce do góry, to dostaje tą nagrodę. Są i nagrody większe, i nagrody mniejsze, ale ja zawsze zaczynam od rachunku sumienia, a konkretnie od Waszego rachunku sumienia. Rozumiem, że jest na sali tak około 70 uczniów, tak, panowie? Około 70. Zróbmy, i to jest szkoła, to jest technikum samochodowe, tak? Potwierdzacie. Nikt nie znalazł się przez przypadek. To będę bardzo wdzięczny, jeżeli teraz podniesie rękę do góry każdy, kto w tej chwili planuje zostać w zawodzie mechanika samochodowego, czy elektromechanika, czy jak go tam nazwiecie. Poproszę rękę do góry. A nie wstydźcie się. Bardzo dziękuję. To od razu odpowiem, jest nieźle. I mam szczerą nadzieję, że jak po tym spotkaniu dzisiejszym, na koniec klikniemy sobie taką fotkę i zobaczymy, kto tak naprawdę został jeszcze przekonany. Teraz tak bardzo interaktywnie. Ci, którzy podnieśli rękę, kto na ochotnika powie, dlaczego? Dlaczego szkoła samochodowa? Pasja. Pasja. Pasja jest najważniejsza. Kto powiedział, że pasja? Wspaniale, dobrze. Mówicie co? Złapiesz? To jest głośnik Bluetooth za pierwszą poprawną odpowiedź. I pasja jest naprawdę najważniejsza. Nie wyobrażam sobie wykonywania żadnego zawodu, jeżeli nie jest się równocześnie pasjonatem. Ktoś jeszcze? Czemu? Dobra kasa. O, cenię taką szczerość, a dobra kasa, no, jedziemy dalej. Dobra kasa to znaczy ile? 6? Złotych, euro? Bo to jest realne, to jest jak najbardziej realne. Jak najbardziej, jest to jak najbardziej realne. Ja powiem też o perspektywach tak naprawdę, że kończąc taką szkołę, oczywiście możecie iść na studia i bardzo polecam, naprawdę studia dają po szkole średniej bardzo dużo, natomiast jest wiele, wiele innych dróg Waszego rozwoju. Zacznę od takiej, myślę, że nowoczesnej, nietypowej. Kto z Was na YouTubie ogląda kanał Buddy? O, chyba więcej niż... No dobrze, dobrze. Czemu oglądacie ten kanał? Właśnie? Jest o motoryzacji. Ale widać, że ten Budda jest pasjonatem? Widać, prawda? Jest takim pasjonatem, że tam w Skandynawii, nie wiem, Bremku utopili, wiedział, że chodziły zawód, tak? Pewnie widzieli się na odcinku. I właśnie, ja akcentuję to, że nawet taki... Większość podniosła rękę, czyli zna tego przysłowiowego Buddę. Czyli widzicie, że oglądacie go i śmiem twierdzi, że więcej osób podniosło rękę, że ogląda Buddę, niż zostanie motoryzacji. Ci wszyscy najlepsi youtuberzy, nazwijmy samochodowi, mają bardzo, bardzo dużo wspólnego z motoryzacją. Większość z nich ma doświadczenie motoryzacyjne. I pokazuję te perspektywy, że tak naprawdę niekoniecznie, jeżeli nie chcecie, nie musicie zostać takim typowym mechanikiem tak naprawdę. Macie z dobrym wykształceniem naprawdę olbrzymie możliwości. Dodam, że nie tylko w Polsce. Polscy mechanicy są bardzo wysoko oceniani na całym świecie. Czy teamy od Formuły 1, absolutny top, teamy rajdowe, jak przy okazji obejrzycie sobie kanały, nie wiem, jak wygląda wymiana silnika w rajdówce podczas jakiegoś takiego pit stopu pomiędzy poszczególnymi etapami,
Potem znajdźcie podobny silnik i spróbujcie to zrobić w takim czasie, jak tamci mechanizm. Tak? Dla mnie to jest perfekcja. Ja to uwielbiam, każdy ruch zaplanowany, praca zespołowa. Praca zespołowa jest bardzo, bardzo ważna. Ale teraz opowiem wam o perspektywach i jak ten rynek motoryzacyjny się zmienia. Opowiem to na przykładzie sieci warsztatów Nexus Auto, którą tak naprawdę stworzyłem w Polsce, ale jest to sieć ogólnoświatowa, potem jeszcze do tego przejdę. I opowiem, jak ta motoryzacja się zmienia. Pierwsze pytanie. Ktoś jechał z was z elektrykiem, samochodem elektrycznym? Kolega. Kilku. To jest jeden z trendów tak naprawdę. To nie będzie główny nurt motoryzacji, natomiast należy zwrócić uwagę, że też to jest zauważalne. I potem, ponieważ pozwoliłem sobie, jako osoba numer dwa na dzisiejszym spotkaniu, będzie występował youtuber motoryzacyjny. No tak, po 10 powinien przyjechać. Nie ma takich zasięgów jak Budda, ale też jakby jego kanał jest adresowany do zupełnie kogoś innego. Też pewnie będziecie chcieli potem obejrzeć jego twórczość, szczerze polecam. Natomiast ta motoryzacja zmienia się błyskawicznie. Błyskawicznie. Samochody rozwijają się w tempie, którego ja bym nigdy nie przewidział, ale też większość rynku by nie przewidziała. Dlaczego tak się dzieje? Kto panowie wie, dlaczego te samochody tak się zmieniają? Zacznijmy od Europy, bo to jest jakby rynek dla nas kluczowy. Oczywiście możecie zostać mechanikiem w Stanach, w Kanadzie, nie wiem, w Australii, tak? Jaki według was jest trend, już widzę, o tak, główny, główna przyczyna zmian samochodów? Emisja spali. Dokładnie tak. Nazwijmy to ekologia, która jest opisywana przez urzędników Unii Europejskiej. I to oni są jednym z motorów, którzy narzucają jakby te zmiany. Czy te zmiany idą w dobrym kierunku? Nie. Część tak, część nie. Nie oceniajmy tego w tej chwili. Tak naprawdę przez wiele, wiele lat ten rynek motoryzacyjny rozwijał się dzięki konkurencji. Były firmy, każdy starał się wypuszczać dobre samochody, trwałe. Ja uważam, że ostatni dobry Mercedes to jest W124, taki to jest samochód projektowany na miliony kilometrów i on taki będzie. Dlaczego to się zmieniło? Zmieniło się między innymi dlatego, że zmieniały się oczekiwania klientów tak naprawdę. Kiedyś samochód był reklamowany jako coś trwałego. Czy teraz widzieliście ostatnią reklamę? Toyota jeszcze nawiązuje, że niezawodność tak naprawdę, tak? Czy widzieliście ostatnią reklamę samochodu, gdzie producent powiedział, to jest rozwiązanie na lata? Widział ktoś? Może ja nie widziałem. Nie widzieliście. I te samochody też nie są rozwiązaniami na lata. Co oznacza, że są zaprojektowane jako bardzo zaawansowane, bardzo sprawne, co jest reklamowane. Wiecie, panowie, bo to jest właśnie ten kolega z YouTube'a, Bartosz Zieloński, EVRIP. Wielkie brawa dla niego, a będziecie widzieli wielkie brawa, jeszcze większe mojego występu. Bartosz, ja ci powiem to, że jest kilku kolegów, którzy jechali już elektrykami. Tak, tutaj na sali, także jakby trend jest rosnący. Więc wracamy do tej motoryzacji. Kiedyś samochody ze sobą konkurowały. Ta konkurencja zaczęła przybierać taki trend. Przyspieszyła bardzo, powiedzmy, w ten sposób. Dlaczego przyspieszyła? Dlatego, że każdy musiał, żeby sprzedać określoną liczbę pojazdów, musiał się czymś wyróżnić. Kiedyś były tory testowe, a teraz w większości wypadków ten samochód jest projektowany w bardzo zaawansowanym oprogramowaniu, ale coraz większa część testów jest przenoszona na kogo? Na klientów tak naprawdę. Dlaczego? Bo nie ma czasu na rozwój technologii i jej dopracowywanie, ponieważ konkurencja w tym samym czasie wypuści lepszy model, szybszy, bardziej sprawny, z większą ilością elektroniki i ten samochód zostanie sprzedany. A ktoś, kto by chciał go za długo testować, niestety zostanie z samochodami w tak zwanym placu, bo mogą nawet do dealerów nie dojechać. I tak się ta motoryzacja zmienia. Samochody są coraz bardziej zaawansowane. Kiedyś w przysłowiowym warsztacie wystarczało mieć podstawowy komplet kluczy, nie wiem, młotek, przecinak, palnik, który jest niestety jeszcze w niektórych warsztatach nawet dzisiaj, tak? Ale tak naprawdę, żeby zajmować się nowoczesnym samochodem, trzeba posiadać bardzo zaawansowane narzędzia i bardzo zaawansowane oprogramowanie. I ci z was, którzy będą chcieli zostać tak naprawdę na tym rynku, musicie mieć świadomość,
I to jest wielka zaleta waszego pokolenia. Jeszcze zapytam, czy ktoś z was nie ma telefonu komórkowego? No właśnie. Święt twierdzi, że obsługujecie te telefony wyjątkowo biegle. Czyli na pewno tam gdy kilka, 5 razy więcej znaków wyklikacie w każdej sekundzie niż ja, tak? W związku z tym nowoczesne urządzenia też obsłużycie szybko, sprawnie. I to jest wasza gigantyczna przewaga nad obecnym pokoleniem mechaników, którzy prowadzą warsztaty. Bo to idzie w tym kierunku. Bartek o tym powie jeszcze więcej, że tak naprawdę, sprostuj, jeżeli mówię nieprawdę, że Tesla, pojazdy Tesli, to jest tak naprawdę komputer obudowany samochodem. Zmieniła się w ogóle filozofia, zmieniło się podejście do tego tak naprawdę. I to wy, wasze pokolenie, jest specjalistami od komputerów tak naprawdę. I dlatego te perspektywy będą jeszcze większe. Ponieważ kiedyś przysłowiowym szwagrem w tak zwany piątek można było się umówić na piwo i ten samochód naprawiać. W tej chwili do nowoczesnej konstrukcji zwykły jej użytkownik nawet nie ma do czego podchodzić. Są samochody, w których się maska nie otwiera. Jedyna rzecz jakaś inspekcyjna, że tam można coś zrobić, nawet nie można oleju sprawdzić, no bo są od tego wyświetlacze. To jest dolewanie płynu do spryskiwacza. Więc rola kierowcy kończy się na dolewaniu płynu do spryskiwacza. Cała reszta fachowiec. I jeżeli będziecie chcieli rozwijać swoje warsztaty czy pracować w innych, to musicie wygrywać fachowością. I to jest kluczowe tak naprawdę. Są oczywiście jeszcze dzisiaj na rynku warsztaty, gdzie ktoś tam jakby zajmuje się samochodami sprzed lat. Ja używam bardzo, bardzo prostego przykładu. Kojarzycie, jak wygląda Golf 4? A Golf 8? Wiecie, czym się różnią? Czym? Z waszej perspektywy, jak skończycie tą szkołę, może jeszcze studia, przede wszystkim będą się różniły tym, że właściciel Golfa 8 zapłaci kilkukrotnie więcej za tą samą naprawę niż Golfa 4. Która naprawa zajmie wam więcej czasu? Wymiana wahacza w Golfie 4 czy 8? Tyle samo? Według mnie to powiedział ten, kto nie odkręcał zapieczonych śrub. Na tym nowszym samochodzie zrobicie tą samą operację szybciej. Pewnie musicie mieć jakieś specjalistyczne ściągacze, pewnie jak użyjecie palnika, to coś się na pewno spali, albo stoki, pewnie uszkodzicie jakiś sterownik. Tak, w związku z tym trzeba dokonywać napraw zgodnie z technologią. Natomiast na nowszym samochodzie zarobicie więcej, szybciej i w lepszych, komfortowych warunkach. Tam nic nie kapie na głowę. Jest jeszcze taki stereotyp warsztatu, tak, że z góry coś kapie, a chodzimy po towocie. I po innych smarach, i po starych kolejach tak naprawdę. Te czasy się skończyły. Tak samo bardzo istotny jest wasz kontakt z klientem. Co oznacza, że możecie być super fachowcami. Możecie znać się nawet na tej Tesli, o której potem Bartosz więcej opowie, tak? Jeżeli nie przywitacie klienta, nie potraktujecie go w odpowiedni sposób, jeżeli nie odpowiecie na telefon, nie zareagujecie na jego kontakt przez aplikację, ten klient do was nie przyjedzie, jest konkurencja. Natomiast jeżeli ten warsztat będziecie prowadzić nie z głową, z uwzględnieniem tego wszystkiego, o czym za chwilę powiem, jesteście skazani na sukces. Liczba samochodów nadal rośnie. Liczba warsztatów, stety albo niestety, maleje. Czemu? Ponieważ są takie warsztaty, które przespały ten rozwój i nie inwestują w nowe technologie, wiedzę techniczną, nie chodzą na szkolenia. Wierzcie mi, że dzisiaj, gdzie obecnie są warsztaty, gdzie szef warsztatu wita klienta z przysłowiowym papierosem w ustach. Co jest absolutnie niedopuszczalne. Absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli pali, powinien się z tym ukrywać. I to jest jakby kolejny trend, czyli relacje z klientami. Jeżeli spełnicie większość, nie mówię, że wszystkie, te warunki, o których mówiłem, czyli tutaj wiedzę zdobywać naprawdę już, gdybym ja wiedział, ile ja będę wykorzystywał ze szkoły średniej, a potem ze studiów, naprawdę byłyby przedmioty, których bym poświęcał jeszcze więcej czasu, tak naprawdę. Bez tych podstaw, które zdobywacie w szkole, będzie wam naprawdę ciężej. I potem traficie do dobrego warsztatu, na przykład warsztatu pana Romana. I to, co rozmawialiśmy wczoraj, tak? No nie wszyscy niestety spełniają oczekiwania. Tak? No tak, tak niestety jest, tak? Kolejny etap to znaleźć dobrego mentora.
Na przykład szefa warsztatu lokalnego, dużego, dobrego, który potem waszą wiedzę teoretyczną, którą zdobyliście w szkole, przełoży na praktykę, tak? Bo zupełnie inaczej rozmawia się o sprzęgle dwumasowym, jak widzicie slajd, a zupełnie inaczej, jak stoicie pod samochodem, oby ze starszym kolegą z doświadczeniem i musicie tą dwumasę remontować. To naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej komórka, którą tam, no podłączymy tutaj, tu zrobimy skan i będziemy widzieli, jakie błędy, wymienimy to, to i to, a zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, kiedy po waszej stronie jest decyzja, czy naprawdę ten sterownik się spalił, czy to była wina sterownika, może wina instalacji. I jak wepniecie kostkę do instalacji samochodu, może pójść z dymem kolejne 5000 zł. Zupełnie inaczej się to obserwuje. Naprawdę. Dobrze. To teraz, co bardzo ważne dla mnie. Być może nie macie świadomości, jak wygląda wsparcie organizacji motoryzacyjnych dla osób prowadzących warsztaty. Polski mechanik, nazwijmy go ogólnie, wygląda może z elektroniki, wulkanizator i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to, że jest osobą bardzo, bardzo zapracowaną. I naprawdę możecie mieć z tego bardzo dobre pieniądze. I naprawdę te 6 tysięcy, o których tam któryś z kolegów powiedział, to prowadząc warsztat, to nawet gdybym ja wiedział, że mam dla 6 tysięcy prowadzić warsztat, to bym nawet nie zaczynał. Więc wierzcie mi, że te zarobki dla was mogą być wielokrotnie wyższe. Bez najmniejszego problemu. Jak będziecie mieli tą fachowość? Warto sobie jeżeli sprostuj, jeżeli się pomylę. Autoryzowana stacja Tesli w Polsce jest na razie jedna. Roboczo godzina to 700 zł. 650 zł netto. 650 zł netto za roboczo godzinę. I pewnie Bartosz jeszcze więcej powie jakby o tych realiach. Tak naprawdę. Więc perspektywy dla was są gigantyczne. Do tego jeszcze macie wsparcie różnych organizacji. Ja akurat w Polsce osobiście tworzyłem tą sieć Lexus Auto, tutaj widzicie logotypy. Macie przykład doskonały warsztat pana Romana. Od jeden z pierwszych w Polsce tak naprawdę, czyli Lexusa i pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim. I teraz oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałem, jak wygląda to wsparcie. Łyka wody potrzebuję. Omówiliśmy sobie, jak zmienia się rynek motoryzacyjny. A teraz chwilę dosłownie o koncepcji Lexusa. Jak widzicie, Lexus jest dużą organizacją, 164 dystrybutorów na całym świecie, 90 dostawców, producentów części olejów, absolutny top i polski, i światowy, choćby firma Mahle, tutaj mamy kolegę, tak, firma K2, Mahle, polska firma, dodajmy. Tych partnerów też mamy więcej. Kojarzycie, gdzie jest Bora Bora? To sobie klikacie w sztucznej inteligencji na przykład. Sieć Lexusa ma warsztat na Bora Bora. Jako ciekawostką możecie sobie tam Google przybliżyć, zobaczyć, o, jest warsztat Lexusa na Bora Bora. To jest kolonia francuska. Mój szef jest Francuzem, pewnie sobie ten warsztat tam otworzył po to, żeby tam sobie, żeby brać faktury na samolot, ale to jest jakby, będąc pracując w motoryzacji, też możecie pracować w takiej organizacji, też ma wykształcenie techniczne. W Polsce partnerami naszymi, czyli dystrybutorami części, potem powiem o mechanizmach, tak naprawdę jest te 5 hurtowni, kluczową jest firma Autoland. I co bardzo ważne, mamy tutaj szefową tej firmy, nawet absolwentka tej szkoły dodajemy, bo to jest jakby rodzina wielopokoleniowa i wszyscy są absolwentami tego zespołu szkół. Ale rozmawialiśmy wczoraj, że ty też chętnie byś widziała na przykład mechanika po tej szkole u siebie jako, nie wiem, sprzedawcę, handlowca. Prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie. Oddział Autolandu pewnie kojarzycie. Nawet nie wykluczam, że ktoś z was, kto mechanikuje po godzinach, pewnie się tutaj u koleżanki zaopatruje. Na chwilę obecną w Polsce mamy ponad 260 warsztatów. Jest mapka w internecie, możecie zobaczyć. Jak te warsztaty wyglądają? Ten pierwszy na górze to jest w ogóle pierwszy w Polsce. Ten taki w świeżej perspektywie to jest 250. I wyobraźmy sobie, że po szkole albo po studiach otwieracie taki warsztat, więc takie oszczędowanie od sieci Lexusa, ale nie tylko, dostajecie za darmo. Czyli odpala wam już pierwsza rzecz, którą zainwestowaliście w budynek. Może to być, nie wiem, budynek po rodzinie, może sobie też postawiliście, wynajęliście i tak dalej. Więc sieci warsztatowe zaznaczam, nie tylko Lexus, tak? Są i też konkurencyjne. Tworzyłem przedtem dwie duże sieci w Polsce.
otrzymujecie oszczędowanie za darmo. Projekt tak naprawdę podoba się wam, proszę bardzo, przywiozą, bierzecie wkrętarkę, drabinę, wieszacie, czyli już jedną rzecz macie zdjętą ze swoich banków. Teraz dla mnie bardzo, bardzo ważny slajd, bo ja się potem będę do tego odnosił i tutaj między innymi są koledzy, tak, jest ich firma K2 Mele, jest ich firma Male, jest 18 partnerów w Polsce, którzy dodatkowo wspierają jeszcze ten program. Czyli jak będziecie prowadzili swój warsztat, na przykład albo będziecie pracowali u kogoś, to też koledzy pokażą, jak wygląda to wsparcie, tak? Czy techniczne, czy marketingowe tak naprawdę też będą wam w wielu aspektach tej pracy pomagali. I teraz jak to działa? Tak chwilą mechanizmu. Skąd się te środki muszą brać? Tak? O tym wszystkim, co powiem, to standardowo szef warsztatu zadaje pytanie, a skąd ta to kasa? Fizycznie, skąd ta to kasa? Więc ta kasa jest z niewielkiego procenta, niewielkiego, może nawet nie jest nawet niecały procent, od 90 kilku miliardów euro obrotu grupy Nexusa na całym świecie. Bo ci producenci, na przykład K2 Male, chcą też wspierać wybrane warsztaty. Nie wszystkie. Te wybrane, takie, które w zamian za to zrewanżują się zakupami ich produktów. I tak to działa, czyli warsztat dokonuje zakupów danego asortymentu. Jest konkurencja, możecie sobie kupować co tylko chcecie. Natomiast jak kupicie produkt danej marki, to ta marka czymś się wam odwdzięczy. I do tej wdzięczności danej marki będę wracał wielokrotnie. Odbieracie to z zakładu jako sklep internetowy, prawda? To jest rozbudowana platforma, wszystko dzieje się online. Wyobraźmy sobie, że jesteście szefem warsztatu Nexusa. W dniu dzisiejszym do Ani. Ani, jaki masz adres? Grunwaldzka 17A. Jedziecie na Grunwaldzką 17A, tutaj można dojść na piechotę nawet. Kupujecie jakąś część. Z automatu system informatyczny wyśle ten wasz zakup, tą fakturę na platformę Nexusa. O 1:30 w nocy następuje transfer, następnego dnia rano logujecie się ze smartfona, tabletu, komputera, czego chcecie i widzicie, że za dany zakup w sieci dystrybutora, czyli Autolandu, doszły wam jakieś punkty i możecie je wykorzystać, tutaj będzie bardzo ważne zdanie, na to, co jest wam potrzebne w warsztacie. Czyli my jako Nexus niczego wam nie narzucamy. Nie mówimy, że będąc w projekcie Nexusa musisz mieć ubezpieczenie Nexusa. Nie mówimy tego. My pokazujemy, że jest kilkaset świadczeń tak naprawdę, ale to wy, prowadząc swój warsztat, będziecie najlepiej wiedzieli, co jest wam potrzebne. Najlepiej. Mamy przypadki warsztatów, są od siebie oddalone o dosłownie kilkaset metrów i jeden potrzebuje zupełnie czegoś innego niż ten sąsiad. I to jest bardzo, bardzo często. I nikt was nie będzie znał tak dobrze, jak wy sami. Jest taki dowcip, że jeszcze wasze żony będą was lepiej znały, ale to już jakby temat na inną dyskusję. Gdyby czegoś na tej platformie nie było, pływ wody, to się wyłączyło coś. Problemy techniczne, ja się tym nie stresuję. Krówki macie? Już działa. Więc gdyby czegoś nie było, to ta platforma też jest cały czas rozbudowywana na podstawie sugestii mechaników. Czyli szef warsztatu mówi, wiesz, kupiłem jako pierwszy tester w Polsce, bardzo bym chciał, żeby na platformie było oprogramowanie do niego, bo wtedy ja sobie to oprogramowanie, za to, że kupuję w takim Autolandzie, ja sobie to odbiorę za darmo. No i proszę bardzo, i wrzucamy, i uzupełniamy. Więc są też takie rzeczy na zamówienie. Co bardzo ważne, w czymś w warsztacie, to wszystkie slajdy będą wynikami pytań mechaników w Polsce. I zawsze jest coś takiego, że na czym ja będę pracował, tak? Kiedyś przedstawiciele handlowi danego dystrybutora jeździli, tak, i mieli mnóstwo różnych rzeczy. Mnóstwo różnych rzeczy. I mieli te rzeczy w bagażnikach, i tak przedstawiciel przyjeżdża do warsztatu, a ten mechanik mówi, a co tam masz dla mnie, tak? No i teraz to się zmieniło, tak, czyli budżety zostały trochę okrojone, ale właśnie między innymi przy pomocy takiej platformy to wy sami możecie sobie wybrać jakiś element, którego będziecie potrzebowali w warsztacie. Kto na ochotnika powie, z czego składa się strój mechanika pracującego w warsztacie? Buty, bardzo dobrze. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Mogą być ogrodniczki. Dokładnie tak.
Więc oczywiście była dobra odpowiedź. Jeszcze czapka może być. Czapka, żeby na głowę nie kapało. Od firmy Male. Dla ciebie proszę bardzo. O, podaj ci polecenie. Więc mamy oczywiście wszystkie możliwe warianty strojów roboczych, tak? A do tego mogą być jeszcze opisane waszym imieniem i nazwiskiem czy nazwą firmy. To były marketing w skali mikro, w skali makro, oklejanie samochodu zastępczy. Też jest ważne, taki samochód zastępczy, czy laweta, czy taki jeżdżący sobie jako zastępczy, że wy naprawiacie klientowi, a on sobie tam gdzieś jedzie, też są gotowe projekty. Kolejny aspekt, że wy jako szef warsztatu, jako mechanik, nie musicie o tym myśleć tak naprawdę. Teraz bardzo ważne, oczywiście robimy mnóstwo promocji. I tak jak za zakupy na przykład u pani Jani w Opolandzie macie jakieś tam punkty, to jeszcze od wybranych producentów, od tych 19 partnerów, te punkty są mnożone. W zamian za to, że prowadząc ten warsztat, kupicie dany asortyment. Nie musicie, ale jak kupicie, to macie wielokrotność tak naprawdę tych punktów. I biorą się z tego naprawdę olbrzymie środki. Powiem wam ciekawostkę, bo jakby warsztat zapomina, bo jest bardzo zapracowany i na przykład w zeszłym tygodniu byłem w dwóch warsztatach. Jeden miał 5, drugi 17 tysięcy do wykorzystania, o których zapomnieli. Czyli 17 tysięcy na stroje robocze, na przykład, jakby kupił tych strojów roboczych za 17 tysięcy, wziął z tego sklepiku, do końca życia by ich nie zużył tak naprawdę. Więc mówimy tutaj o takim zwrocie i o takich jakby takim dodatkowym wsparciu. Tych promocji choćby nawet w zeszłym roku zrobiliśmy 21, jeżeli dobrze. Każdy warsztat w sieci Nexus Auto ma założoną bezpłatną wizytówkę. To jest oczywiście taki stary slajd, i warsztat jest dużo więcej. Ona jest pozycjonowana w Google, czyli jak już sobie byście chcieli wyklikać warsztat, sprawdźcie na przykładzie wyszukiwarki Nexus Auto, czyli wchodzicie sobie, tak, wpisujecie Lubawa, proszę bardzo, pokażą się warsztaty, tak, tam jest wszystko, godziny, co możecie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, o której nie musicie myśleć, prowadząc warsztat motoryzacyjny w Polsce. Do tego w sieci Nexusa mamy takie szkolenie bardzo specjalistyczne na rzecz oznawców motoryzacyjnych, ale mamy też bezpłatną infolinię techniczną. Bezpłatnie macie godzinę na kwartał, możecie od godziny 8 do 16 zadzwonić dowolną liczbę razy, zapytać o wszystko. Kody błędów, akcje serwisowe, a coś się zepsuło w samochodzie, ja nie wiem, albo macie trudnego klienta. To jest taka pierwsza linia wsparcia, żebyście się prowadząc warsztat nie stresowali tak naprawdę, tak? Czyli telefon, numer oczywiście zgłoszony, wcześniej tak przy przystąpieniu do sieci zgłaszacie taki numer, proszę bardzo, dzwonicie. Mamy kilkaset połączeń, mogło być więcej, tak naprawdę kolejna rzecz, o której nie musicie myśleć. Robimy też szkolenia, takie nazwijmy tradycyjne i hitem jest to, żebyście prowadząc na przykład warsztat czy pracując jako mechanik, nie musieli nigdzie jeździć. Oczywiście są też wyjazdowe, tak? Ale na przykład my ze szkoleniami od zeszłego roku przyjeżdżamy do warsztatu. Czyli bierzemy stanowisko całe, potrzebujemy stół. Przerwa to rzecz święta, chyba to ja trochę zabiorę czasu Bartkowi. Ile czasu przerwa teraz trwa? 10 minut. Na siku nie mówię, że na papierosa generalnie, chyba zróbmy tą przerwę, tak? Zgodnie z regulaminem szkoły i wracamy po przerwie. Będę bardzo wdzięczny za sprawny pomysł. Dziękuję. No właśnie, o tym nie będę mówił, bo to się dzieje, czyli też pomagamy na przykład, jeżeli jest szkoła zainteresowana, nazywa się Nexus Academia Junior i przyjeżdżamy do tej szkoły i robimy to, co widzicie na żywo. Mamy partnera olejowego, który tak naprawdę jeszcze przekaże wam i wiedzę, i szkolenia, i dodatkowe szyldy, tak, jeden z największych koncernów olejowych na świecie. Bardzo ważna rzecz, panowie, bardzo ważna. Dla warsztatu sieci Nexusa mamy wsparcie prawne. Wierzcie mi, to będzie wasz jeden z większych problemów przy prowadzeniu warsztatu. Rozliczenia z organami państwa, trudni klienci, sytuacje reklamacyjne, więc sieć Nexusa też zapewni wam coś takiego. Macie infolinię, dzwonicie, prawnik podpowiada. Gdyby poszło bardzo, bardzo źle, albo byście mu to za późno zgłosili, to nawet jest taka możliwość, żeby ten prawnik reprezentował was w sądzie. Oby do tego nigdy nie doszło, ale niestety zdarzają się takie przypadki. Teraz kolejna rzecz, której już tutaj może doświadczyliście. Dla warsztatu w projekcie Nexusa, czyli w przyszłości dla was, mam taką szczerą nadzieję, robimy akcje terenowe, nazywają się ładnie korporacyjnie Nexus Auto Day, polegają na bezpłatnym badaniu samochodów ostatecznego klienta. Przy okazji pikniku gminnego, nie wiem, nawet dożynki, rajd terenowy, przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I robimy takie akcje dla warsztatu sieci Nexusa, bezpłatne badania.
zawieszenia płynu chłodzącego, akumulatora, diagnostyka komputerowa, klimatyzacja, po czym tych klientów kierujemy już do waszego warsztatu przyszłości tak naprawdę. Czyli pozyskujemy dla was za darmo kolejnego klienta. Mamy też taką dużą coroczną konferencję, kilkaset osób, duży, dobry hotel i tam raz do roku cała sieć się spotyka i możemy sobie o wszystkim porozmawiać. Macie wszystkich fachowców dostępnych od ręki tak naprawdę, czyli z każdym i naszym partnerem, i naszym dostawcą możecie sobie o wszystkim porozmawiać, o procesie reklamacyjnym, o nowościach. To, co kolega przywiózł tak naprawdę, to tak samo, a nawet jeszcze w sposób bardziej imponujący koledzy z Male mają u nas wystawę na naszych targach. I też możecie podejść, zapytać, nie przez telefon, na żywo, tak? Bo takie kontakty na żywo też są dla nas bardzo ważne. Ale ponieważ konferencja jest raz w roku, więc robimy comiesięczne spotkania całej sieci warsztatowej w formule zdalnej, czyli będziecie dostawali link, klikacie sobie, czy na komórce, czy na telefonie wchodzicie, czy na platformie, akurat na Zoomie robimy tak naprawdę, może być każdy, Teams może być dowolnie i też jest wymiana doświadczeń, tak? Jesteście na bieżąco informowani, nie musicie już nigdzie jeździć. Jest internet, korzystajmy z tego, ile się tylko da. Tak wygląda serwis SMS-owy, to już wam nie muszę tłumaczyć, bo wy jesteście ekspertami, jak to poprzerabiać. Mamy grupę na WhatsAppie, to wy jesteście ekspertami. Co prawda słyszałem, że ten WhatsApp to dziadersi, że wy to na tym, na TikToku, tak? Czy tam na czym? Na czym teraz? Bo muszę założyć generalnie, jak zanim wy dołączycie do sieci, to ja już będę miał takie rozwiązanie. Trzeba korzystać z komunikatorów? Cisza. Zabronili wam w szkole mówić? Z jakiego komunikatora korzystacie? Z wszystkich. Z wszystkich? No okej. Okay. Nie, bo chciałem nowy trend, jakby coś byście powiedzieli, ja bym to założył. Już jakby edukował się, żeby się potem z wami skomunikować, to trzeba mieć takie nowe rozwiązanie. Mamy dedykowany program ubezpieczeń. Wiadomo, że warsztat musi być ubezpieczony, no więc mamy też takiego fachowca, który wam wszystkim pomoże. Przyjedzie, opowie, sprawdzi, jaki zamek, tak, jaki budynek, z czego to jest wszystko zrobione. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Wypożyczamy bezpłatnie testery diagnostyczne. To są tak skomplikowane urządzenia, że musicie się z nimi zapoznać. Nie podejmuje się decyzji zakupowej, że ten chce albo tamten. Musicie to sprawdzić i my też w tym pomagamy, co oznacza, że dostajecie taki tester na 2 tygodnie. Bawicie się z tymi samochodami, diagnozujecie, macie swoją opinię. Tak? Oczywiście można czytać tam komentarze w internecie, one trochę naprowadzą, natomiast nic, nie ma niczego cenniejszego niż wasze własne doświadczenia, że z tym, a nie z innym urządzeniem lepiej się będziecie dogadywali. Mamy też takie ciekawostki, że warsztaty Lexusa sprzedają i naprawiają takie śmieszne samochodziki Piaggio i mają też wypożyczalnie samochodów, tak? Czyli kolejna podpowiedź biznesowa dla was. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Oprogramowanie do prowadzenia warsztatu. Nie wyobrażam sobie warsztatu, który korzysta z tradycyjnego kalendarza. Szczególnie nie wiem, czy wiecie, może nie śledzicie jeszcze czegoś takiego. Miał wejść w lipcu tego roku, a wejdzie w przyszłym roku system e-faktur, gdzie tak naprawdę wymiana fakturowa pomiędzy poszczególnymi podmiotami będzie się odbywała elektronicznie. I to będzie ostateczny gwóźdź do trumny szefów warsztatów, którzy prowadzą to w kalendarzu. Mamy takie oprogramowanie w różnych wersjach i w wersji mniej zaawansowanej. Bardzo prosty, czytelny program, ale mamy też najbardziej zaawansowane oprogramowanie na rynku, jakie jest, nazywa się Lexus Garage. I tutaj mamy szefową marketingu firmy, która reprezentuje. Ja obiecałem Kindze, że jej nie poproszę tutaj na scenę tym razem. Natomiast Kinga mi wypomniała w przerwie, tak, razem tworzyliśmy tą sieć. Kinga mi pomagała bardzo intensywnie odnośnie marketingu, tworząc te zalążki sieci Lexusa w Polsce. Dziękuję. A teraz, gdybyście chcieli, możecie skorzystać z takiego oprogramowania. Mało tego, powiem o czymś, o czym pewnie będziemy mogli nawet porozmawiać sobie w tak zwanych kuluarach. To jest propozycja dla szkoły, pana dyrektora, nie widzę, pana ze szkoły widzę, więc firma, która tworzy dla Lexusa to oprogramowanie, chętnie przekaże wam wersję takiego oprogramowania dla szkoły. Bezpłatnie, z pełnym wsparciem, czyli już młodzież będzie mogła sobie na czymś takim pracować tak naprawdę. To z panem dyrektorem sobie potem jakby dogadamy szczegóły, tak? Czyli udostępnimy linki, to się wszystko dzieje oczywiście online'owo. Może jakieś zajęcia, może jakąś prezentację zrobimy, może tutaj jakby z kolegami, z programistami przyjedziemy tak naprawdę i pokażemy wam, jak to działa i będziecie się mogli tym pobawić. Zobaczyć, żebyście już wiedzieli, jak wyglądają nowe trendy.
baza klientów, baza zleceń. No jeżeli klient do Was wraca po półtora roku, no to będziecie szukali w kalendarzu, co mu naprawialiście, czy ta naprawa, czy ta reklamacja jest słuszna? Nie. Od tego są dedykowane rozwiązania informatyczne. W obecnych czasach żadna poważna firma, ale nawet ta średnio poważna, nie może pracować bez rozwiązań informatycznych i dlatego też mamy najlepszą programowanie Jesus Garage. I co bardzo ważne, kojarzycie co to jest, co to jest, tam jest jaki będzie? TechDoc albo Tech Alliance. Kojarzycie taką nazwę, co to jest? Więc to jest oprogramowanie, gdzie mamy wbudowaną bazę techniczną. Schematy, kody błędów, absolutnie wszystko, nie wiem, rozrządy. Nie jesteście w stanie się wszystkiego nauczyć i od tego są takie rozwiązania informatyczne. Sprawdzacie sobie, jak ten rozrząd założyć, jak napiąć, jak zdjąć, absolutnie wszystko. Pełna obsługa tam jest odnośnie przyjęć na przykład. Przyjeżdża do Was klient. Obchodzicie sobie z komóreczką, którą macie, ustaliliśmy, że wszyscy korzystacie. Obchodzicie sobie samochód, nagrywacie filmik. Jedno kliknięcie, wrzucacie filmik w swoją chmurę tak naprawdę. I potem klient Wam nie powie, że był porysowany, że był kołpak, a potem go nie ma. Tak to dzisiaj funkcjonuje. I to Wy jesteście ekspertami do takich rozwiązań tak naprawdę. Czyli rynek oprogramowania informatycznego, na przykład dla warsztatów, musi nadążyć za Waszymi umiejętnościami. I to Wy tym wygracie między innymi. Że są mechanicy, którzy jakby spoczyli na laurach i oni nie do końca czują jakby ten klimat. No po co? Można przecież gościa zapisać w kalendarzu, tak? Można od klienta odebrać telefon. Kiedyś, jak używam takiego przykładu, kiedyś dzwoniło się po taksówkę. Teraz zamawia się Ubera z aplikacji. Zakładam, że każdy z Was ma na komórce minimum kilkanaście różnego rodzaju aplikacji. I z czasem jedną z nich powinna być aplikacja do kontaktu z klientami, choćby nawet, tak? To jest przykład takiej aplikacji. Ale ponieważ jakby te rozwiązania mamy wkomponowane w to oprogramowanie Nexus Garage, tak, to jakby te aplikacje pojedyncze odejdą powoli do ramusa, bo to musi być zintegrowany system, gdzie klient umawia się w warsztacie przy pomocy aplikacji, wy dowiedzicie się w kalendarzu, możecie wszystko sprawdzić, przygotować się, sprawdzić dane techniczne, sprawdzić kiedy był, co ostatnio robiliście w tym samochodzie. Jest też coś takiego, ekologia. Mówiliście o tym, więc pomagamy też warsztatom w sieci w rozliczeniach z organami państwa odpowiedzialnymi za kontrolę odnośnie ekologii, tak? Czyli tych śmieci musimy segregować tak samo jak w domu, tylko jest to trochę bardziej uciążliwe dla szefów warsztatów. Mamy serwis odzieży roboczej, czyli dla komfortu mechanika, dla Was, potem dla Waszych pracowników tak naprawdę. Są już dla każdego pracownika są szyte 3 stroje i wymiana co tydzień. W jednym pracujecie, jeden macie na wszelki wypadek, gdyby się ten pobrudził, a trzeci jest w serwisie i co tydzień przyjeżdża do Was samochód, zabiera zużyty, przyjeżdża wyprany, wykropalony, pocerowany. Mamy dedykowane rozwiązania analityczne tak naprawdę, czyli jak będziecie mieli oprogramowanie do prowadzenia warsztatów, to nasi koledzy analitycy wyciągną Wam odpowiednie dane, chyba że sami będziecie chcieli w to bawić i powiedzą, na czym lepiej zarabiacie, czy na wulkanizacji, czy na klimatyzacji, ile na tym warsztacie zarabiacie, tak naprawdę, jakie macie koszta. Prowadząc biznes trzeba mieć pełne rozeznanie, ile Was to kosztuje. Są niestety takie warsztaty do chwili obecnej, które mówią, no coś mi na koniec dnia zawsze w przykładzie zostaje, to ja wolę lepiej nie wiedzieć generalnie. To jest błędne podejście. Biznes, tym warsztat samochodowy, prowadzi się po to, żeby na nim jak najwięcej zarobić. Oprócz satysfakcji i pasji, pasja jest kluczowa, ale pieniądze też są naprawdę bardzo przyjemne. I można zarabiać te 6 tysięcy, o których tam kolega powiedział, a przez same działania analityczne widzimy, że warsztat jest w stanie zwiększyć tą marżę nawet o 50%. Także tak wygląda przyszłość. Dedykowane ankiety, jest taki znany portal Motofocus, możecie sobie śledzić tak naprawdę, więc też robimy takie ankiety i dzielimy się potem z mechanikami na spotkaniach comiesięcznych, tych online'owych. Ładowarki do pojazdów elektrycznych, nie będę odbierał tutaj jakby czasu ekspertowi, on Wam powie, jak to wygląda tak naprawdę. Oczywiście panele fotowoltaiczne, no bo z alarmu ze słońca, tak, i potem można ładować choćby nawet elektryczne pojazdy zastępcze, które funkcjonują w sieci Nexusa. Jest sporo warsztatów, do których klient przyjeżdżał hulajnogą czy rowerem, a my mamy takie pojazdy, taki skuter elektryczny i te warsztaty potem, najpierw jest to wykorzystywane jako pojazd zastępczy, a potem jest naprawiany też, serwisowany w tym warsztacie. I to jest slajd, przy którym ja dużo mówię o samochodach elektrycznych, ale mamy najlepszego fachowca, także to już będzie część Bartosza.
Rozpoczęliśmy współpracę, dwa pierwsze warsztaty przeszkolone, mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku. Bartosz zmrużył oczy, logotyp chyba dobry jest generalnie. Powinno być, tak? No taki sam jak na twojej koszulce i po tym jakby skojarzyłem, że cię tutaj zaprosiłem, tak? Także dobrze będzie. Jest też coś takiego jak sklep opon. Druga co do wielkości platforma do zamawiania opon, czyli klient sobie zamawia opon i wybiera w przyszłości wasz warsztat. To jest bardzo ważne, żebyście prowadząc warsztaty czy pracując w tych warsztatach brali udział w takich przedsięwzięciach. Zakupy internetowe to jest też trend rosnący, to się będzie rozwijało w tym kierunku, czyli takie mniej fachowe elementy samochodu, gdzie można to jakby zrealizować przez internet, są kupowane, a do tego wy wrzucacie do tej aplikacji, na tą stronę, wrzucacie swój cennik i klienci wybierają na przykład wasz warsztat, nie wiem, czy to jest w Lubawie, w Iławie, w Olsztynie, czy gdzie tam będziecie pracowali, widzi, a jest taki warsztat, więc po co mam brać te opony i tachać je do piwnicy, potem z piwnicy, potem żona mi powie, że pobrudziłem samochód, skoro te opony z tej platformy mogą trafić bezpośrednio do waszego warsztatu. Jaka jest korzyść dla was? Po pierwsze, marża, no bo wymieniacie już jakby zgodnie z tym, co sobie wcześniej ustaliliście. Po drugie, mając samochód na podnośniku takiego klienta, którego opony przyjechały, widzicie, no cieknie zawieszenie, urwany stworzeń machacza, coś tam wygięte i też jakby to jest rozwój waszego biznesu. Co zrobić, aby przystąpić do sieci Nexus Auto? Najważniejsze, z dobrymi wynikami ukończyć tą szkołę. I to jest kluczowe. Koncentrujcie się na tej nauce. Nie, nawet się nie spodziewacie, ile rzeczy, które tutaj słyszycie, potem wam się przydadzą w życiu. Ja powiem coś bardzo nietypowego. Brałem udział i prowadziłem wiele szkoleń. I wszystkie jakby szkolenia, czy z mechaniki, z elektryki i tak dalej, dzieją się zgodnie z prawami fizyki. I wierzcie mi, że fizyka jest podstawą. Fizyka jest podstawą. Ja przepraszam, bo nauczyciele innych jakby zawodów czy specjalizacji mogą się na mnie trochę obrazić, ale dla mechanika trzeba wiedzieć na przykład, nie wiem, jak się rozchodzą ciśnienia w układzie hamulcowym, o jakich ciśnieniach mówimy na przykład, tak? I wszystko się dzieje zgodnie z regułami fizyki. Więc po pierwsze, skończcie tą szkołę z jak najlepszym wynikiem. Potem w zależności od tego, jak się widzicie w przyszłości, albo studia, albo możecie iść do pracy. Albo najpierw nie do pracy, zdobędziecie trochę doświadczenia i potem. Potem prowadząc warsztat samochodowy, zwracacie się do dystrybutora najbliżej w Lubawie do pani Ani, tak? I pani Ania już jakby prowadzi was za rękę i mówi, co ewentualnie zrobić dalej. W dowolnym innym mieście w Polsce będziecie mile widziani. Największy problem obecnie branży motoryzacyjnej, tego aftermarketu tak zwanego, czyli nieautoryzowanej stacji, ale u nich też to już widać, to jest brak fachowców. Jest elementarne prawo popytu i podaży, tak? I to dotyczy też fachowców, czyli nie ma ludzi, więc ci, którzy umieją, wiedzą, są przeszkoleni, mają doświadczenie, są rozchwytywani. I wierzcie mi, że to czas, kiedy wy skończycie tę szkołę, czy potem studia, to będziecie zarabiali wielokrotnie więcej, nawet po uwzględnieniu inflacji, niż tutaj te 5 czy 6 tysięcy, o których powiedział kolega. Są przed wami kolosalne perspektywy. Kolosalne perspektywy. Czy macie jakieś pytania, moi drodzy?